W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. Zostanie wybudowana w pobliżu skrzyżowania ulic Rysiej i Jerzynowej w południowo-zachodniej części miasta. Decyzję o przekazaniu działki w użytkowanie wieczyste z 80% bonifikatą prawosławnej parafii Świętej Trójcy podjęła kilka dni temu Rada Miejska. Rada Miejska jakby jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Cieszymy się, że będzie to realizowane na terenie naszego miasta. A historia jest tym ciekawsza, że teren, który został czy fragment tego terenu, który został przekazany, też pierwotnie planowany był na parafię, co prawda katolicką, natomiast no wiadomo, że z uwagi teraz na tą sytuację, myślę, w kościele katolickim, gdzie tych wiernych nam ubywa, no nie ma potrzeby budowania kolejnego kościoła w Bielsku-Białej, a tak parafia prawosławna znajdzie swoje miejsce. Dla wiernych budowa nowego obiektu ma duże znaczenie, bo do tej pory korzystali oni z uprzejmości katolickiego kościoła Świętej Trójcy. Nabożeństwa odbywały się jednak w soboty. Cerkiew nie będzie duża, będzie miała około 150 m2 powierzchni. Jej budowa nie jest jednak podyktowana napływem uchodźców z Ukrainy. Mało się zmieniła ilość osób, które zaczęły uczęszczać bardziej, na przykład z powodu wojny czy z powodu migracji uchodźców z Ukrainy na tereny miasta Bielsko-Białej. Parafia składa się z Polaków, z Ukraińców, z Greków, z Łemków na tej zasadzie, więc tutaj mamy potężną różnorodność. Rozpoczęcie budowy cerkwi ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy, a inwestycja ma się zakończyć w ciągu 3 lat.